No hej, witajcie kochani bardzo serdecznie, Szeweral z tej strony. Kolejny odcinek Mafii 3 Definitive Edition na moim kanale. Moi drodzy, tak jak obiecałem, zabiję w tym odcinku soldati, żeby nam było troszkę łatwiej. Żeby nam było troszkę łatwiej. Nie ma to jak w powietrzu wiszący samochód. What the... Wow. Polero ty... Tu jest jeden. Dobra. Jezus Maria, tam jest jeszcze jeden ziomek. Zaraz go tutaj zabiję. Gdzie on jest? A tam poszedł. To ja mam go gdzieś. Dobra. Giciu. Bierz te pieniążki. Teraz tak, idziemy tutaj. Wchodzimy. Pieniądze stąd. Tu jest ta karteczka, to mamy ją w nią wywalone. Tu są pieniążki mocniejsze. 1250, oczywiście to też jest syf. Ale mimo wszystko. Następny soldat jest tutaj. W zasadzie wytwórca PCB. PCP, przepraszam. Oj, 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 jak mnie zarzuciło. Ale nie będę brał nowego auta, bo tak naprawdę nie jest mi potrzebne. To jeszcze w miarę działa, nie? Gdyby to auto nie było tak jakby pancerne, to by oczywiście już dawno wybuchło, nie? Ale biorąc pod uwagę, że mam pancerne auto, bo gdzieś tam za te pieniądze ulepszyłem sobie karoserię, no to sami wiecie, jak to wygląda, nie? Dobra, został tylko ten pierdolnik. Dodatkowo będzie jeszcze później druga część. No i zastanawiam się, czy będę mógł sobie na spokojnie później eksplorować mapę, jak przejmę wszystkie dzielnice, czy... Oj, oj, oj. Zrobiłem to jak wojskowy prawdziwy? Elegancko to zrobiłem, nie? Czekajcie, przeładujmy. Dobra, to schowajmy. Zbierzmy wszystko, co tutaj mogę, czyli ewentualnie jakieś pieniążki z martwych ciał. Czy ja mogę tutaj jakieś nasiona znaleźć? Czy raczej nie? Tu jest to. Ale moi drodzy, tu jeszcze gdzieś powinno być ten. Pieniążki powinny być. Czy nie? Nie, chyba tutaj nie ma. Keep quit. Keep quit. Nie, no dobra. Trudno, nie widzę. Ale mogę przynajmniej z Birem Donnellym sobie pogadać. To oczywiście będzie kolejny biznes, który przekażę Cassandrze. Co by było sprawiedliwie. Po drodze jeszcze mamy teoretycznie to, ale czy... Jak dam tak? Dobra. Mogę. Mogę po drodze pojechać. Wracając gdzieś tam z odmentów. O Jezu, ale...
Co ja się tak rozpierdzielam przy tych zakrętach, co? Powiecie mi? Masakra. Ścieżki pewnie i tak takie same, ale... Tu w miarę prosta droga, więc możemy... W miarę prosta droga, a Chevy i tak się rozbija, jak nie wiem co. Tyle mam wrażenie, że po tym wybuchu delikatnie, ale to delikatnie... Dobra, pada deszcz, okej, to jednak nie było tematu. Jednak nie było tematu. Po prostu miałem wrażenie, że słabiej się prowadzi to auto. Ale to dlatego, że jest ślisko od cholery. Tutaj takie ścieżki jak w GTA 5, nie? Ta taka dzielnica dla bogaczy. Nigdy nie nienawidziłem tamtędy jeździć, bo to cholera. No nie podobało mi się. W ogóle GTA Online jakoś mnie tak nie wciągnęło. GTA 5 może i fabułę miało fajną, ale mimo wszystko... Ale mimo wszystko to nie było to, czego oczekuję, prawda? Nie bójcie się, nic się nie dzieje przecież. Dobra. No i nawet sprawnie idzie, kurczę, tyle rzeczy porobiłem. Oczywiście schemat, który był utarty do tej samej, znaczy do tej pory, czyli że w jednym odcinku przejmowałem tak naprawdę jedną dzielnicę, jeden biznes. Jeden biznes, może jedna dzielnica to za dużo powiedziane, ale jeden biznes. Już dawno nie funkcjonuje z racji tego, że tu dużo jest pobocznych aktywności, ale a właśnie, propos aktywności pobocznych, wait a second, 65%, dobra. To jeszcze trochę i wydaje mi się, że będzie możliwość sprzedaży Maryśki. Dobra, idziemy do naszego kolegi, zobaczymy co nam powie. Oczywiście, że tak. Tak, nie interesuje mnie już nic więcej. Far less of his product out on the street than he and Miss Marcano would like. Sounds like good news for you. I mean, it doesn't hurt. What are things looking like at the lab? Is Bastion there? Yeah, and in a fucking state. Apparently, the Marcanos aren't too happy about the cash flow disruption. Yeah, well, let's see how they feel about losing their drug lab. And Bear, sell what you're gonna sell, but you better steer well clear of the hollow. Well, you know where to find Bastion. Go get the fucker. No dobra, ale ty, czemu ja ma się trzymać z dala od Hollow? Teoretycznie tu mamy taki typowy dysonans pomiędzy dobrem a złem, jeśli chodzi o głównego bohatera, bo z jednej strony zabija, morduje, no może nie gwałci, ale zabija, morduje i takie tam inne rzeczy, które no nie przystoją dżentelmenowi. No jedź. A z drugiej strony chłopak ewidentnie nie chce, aby narkotyki były w Hollow. A w innym miejscu, w innej dzielnicy spoko, byle nie tutaj. Ja nie wiem, ale mi się wydaje, że jak ktoś jest gangsterem, to raczej patrzy na... Co ty gadasz? Ale tu jest ludzi, ty. Trochę lipa. I'm in Frisco with eyes on targets. Dobra, lecimy, chłopie.
Dobra, tutaj. Ja pierdzielę. Ja pierdzielę, ale strzelanina. Dobra, pięknie. Pięknie, idziemy dalej. Pięknie. Podoba mi się takie wsparcie bez kitu. Wow. What? Tutaj nie mam żadnych cholera. No, ale mnie ty, jak mi... Kiedy napierdziela, co jest? Co za gówniak. Dobra, tu mamy jakieś pieniądze. Ile tego mamy? 1250. Spoko, nie jest źle. Najgorsze jest to, że ja nie mam już cholera. Był ktoś? Dobra, pięknie. Nabojów. Powoli nie mam nabojów i to mnie martwi. I to mnie martwi, bo jest sama amunicja taka, wiecie. Dobra, apteczka chociaż jest. No. Jeszcze ktoś? Dobra, tu mamy jakieś pieniążki. Ja pierdzielę, no. Dobra, gościa widzę ewidentnie. Mamy to. Tu będą pieniądze. Tu będą pieniądze, muszę o tym pamiętać. I'll cook for you. Welcome to the family. Witaj w pitym w rodzinie, ja pierdzielę. Oddaj Kassandrze. Tak, przeciwpancerny. Need some help holding down Frisco Fields. You got some boys you can spare? Of course, brother. Dobra, każdy ma po 3 dzielnice, będzie miał po 3 dzielnice i będą mnie wspierać w walce z Marcano. Duval Hall Science Center. Tu mamy pieniążki. Jest spoko, porozmawiaj z Emanuelem. Misja specjalna. No dobra, dobra, to sobie zrobię już operatorka w centrali, to wiem o tym. To sobie zdecydowanie zrobię w późniejszym etapie. To sobie w późniejszym etapie zrobię. I co my teraz mamy? Mamy tylko Związek Południowców z Jackie Grimaldi. I to sobie zaznaczymy. To sobie zaznaczymy. I tym się zajmiemy. Tylko jeszcze zanim to zrobimy, to trzeba po pierwsze zejść na dół jakoś tak sensownie. Ty naprawcie tutaj te szyby wszystkie, bo
Jakieś cholernicy tutaj no zrobili rozpierdziel. Jakby tak będziecie wyglądać, kurczę, wśród ludzi? Jeżeli wszędzie na ścianach, po kulach jest ten. O. Dobra. 750. Wychodzimy. No ewidentnie powinni tutaj zrobić delikatny remont. Dobra, ile mamy? 13700 przy sobie. Tak, tu mamy swoje autko, więc pierwsze co to wzywamy konsiliere. No nie pukaj mojego auta. Zdeponowano gotówkę, 46 koła mam. I idziemy dalej. Do Jackie Grimaldi. A ja sobie w międzyczasie, jak skończę ten odcinek, to poszukam zwiększenia możliwości zarobkowych. Kurde, ten deszcz przestanie padać, czy nie przestanie? Nie lubię tutaj tego deszczu. Wiecie, jakoś taki jest... Fajne jest to, że jak jest śliska nawierzchnia, to strasznie czuć, ale to naprawdę strasznie czuć fakt tego, że pada deszcz. Bo się auto ślizga niemiłosiernie, nie? Ale... Co tu tak pusto, zamknięte? No, nie wiem. Jackie, a mutual friend sent me. I figured Johnny was lying when he said he had a friend. The cloak and dagger act's a bit much, though. You know Donovan? You could say that. I'm a special agent with Treasury. The IRS is looking into Olivia Marcano? Pretty sure she's smart enough to pay her taxes. I'm investigating a man who works for her, Chester Moreau. From what I've been able to piece together, he finances the Southern Union. Figured those racist fucks had factored into this somehow. Man I'm after, Remy Duval, is a grand poopah or some shit. Whatever the connection, it's deep, it's secret, and it's bringing in a lot of money. Much more than you'd expect from a territory like Frisco Fields. The Bureau looked into it for a while, but no one's talking. Trust me, I get my hands on one of those bastards, he's talking. I thought as much. Only other lead I have is that the Southern Union's got stashes of propaganda scattered around the neighborhood. Might not seem like much, but you hit those, you'll get the attention of the people who matter. Yeah. Moreau starts losing money, he's gonna want to know why. I'll be back once I have something actionable. No one's really talking around here. I think you're gonna have to get to Chester's people directly. No dobra, czyli standardowo znowu będę musiał przeszukać ten. Rozprowadza rasistowską literaturę i propagandę dla łatwego zysku. Zniszcz wszystko, co znajdziesz. No dobra. Najpierw to ja muszę dowiedzieć się, co, gdzie i jak, nie? I jak to wygląda teraz tak, co my tu mamy? Frisco Fields, zrób naloty na zebrania, 100 tysięcy jest do zniszczenia, ja pierdzielę, tu nawet duża nagroda, tu mamy tak, tu mamy to, a to małe, zaopatrzenie, obóz, elity, dobra, najpierw przesłuchajmy. Pamiętajmy, że każde przesłuchanie to tak naprawdę pieniążki do biznesu. A my uwielbiamy pieniążki w biznesie dodatkowe, prawda? Zwłaszcza, że to tak naprawdę 200 metrów jest stąd. Ciągle pada. Du, 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 du. Just stop with the bullshit. Why won't you get me on the night crew? Because you ain't earned it yet, that's fucking why. Fuck you, hit me. Stop it now, dipshit! Got nowhere to go! This ain't your lucky day, motherfucker. Who the hell are you? You want to live? You tell me all about Chester Moreau's operation. You drive like a fucking asshole. No właśnie, o to
Sorry! O ty chamie. Myślisz, że tak łatwo mnie załatwić? Chester Moreau make his money. Mr. Moreau's got some of our other Southern Union guys on a job for him. Big one, secret. Your ass belongs to me. Your ass belongs to me. Fajnie powiedziane. Czy to jest... Nie, dobra. Ja biorę, biorę swoją brykę. Dobra, Vito zbiera moją dolę. 7200. I teraz... O Jezu, ile mi się tutaj rzeczy pokazało. Dobra, Frisco Fields. Mnie wujaszek James. Ryzyko na... Raz, dwa, trzy, cztery. Co? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jest. Here's your car, boss. Appreciate it. Nie, no to zdecydowanie bierzemy to, co po kolei. Lecimy po kolei, no przecież to tak nie może być. Bo ja później będę krążył i krążył, a to nie ma najmniejszego sensu. Policja? Podoba mi się to. Czekajcie, jeszcze potrzebuję tak to. Wezmę sobie uzupełnię amunicję. Dobra, dobra, stój już tam, ziomek. Let me see what you've got. Dobra, 50. Nie podoba mi się ta policja tutaj, ale o proszę. Oj, 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 oj. Ile mamy? Dobra, dyspozytorka świadczenia. What the f... What? Bez kumy to w ogóle zrobiłem. Nie tak jak powinno być. Zmarnowałem tylko dwie minuty, znaczy świadczenie jedno. Ja pierdzielę. Policja była świadkiem przestępstwa. No fantastycznie. Ale co mnie to interesuje? Jestem tutaj, dobra, to tu mam to bliżej, wujaszek James. Zabij soldati. Ale dałem dupy, ja pierdzielę. Won! Ty, bo dostaniesz naprawdę... O, właśnie. No dobra, trudno. Takie rzeczy się zdarzają. Nie powiem, że nie. Wysadzi wszystko w powietrze. Nie, nie, ten, nie wysadzi. Co ty gadasz? 5800. 86%. Tak. To jak już jest. To jak już przynajmniej mam do zebrania swoją dolę. Tu jaka gwiazda, ty! Wyjdzie na ulicę, czy nie? Dobra, nie. Kurde, to policyjne to będzie trochę tragedia, powiem wam. Nie pada deszcz, ale musi przeschnąć troszkę ulica, nie? Co, już?
Czemu mi to tutaj każe? Dobra, spadamy stąd. Tu następny. Mam radę jakoś sensownie tu wyjechać? Czy jestem po prostu głęboko, nie powiem gdzie? Nie no, teoretycznie wyjadę. O, proszę. Tutaj nawet chyba... Nie no, raczej naokoło jadę. Ja. Jos mios padre, chwila. Jesteśmy tu blisko, więc nie będziemy darmowe kilometry robić, nie? Tak mi się wydaje, że to będzie najrozsądniejsze. Dobra, oni niech sobie alarmują. Tu co to jest? Przesłuchaj, to jeszcze jednego do przesłuchania mam. No to już to robimy. 500 metrów tam w tamtym kierunku. Jak nie, jak tak. Tu mamy zwrot do rozmowy miejsce, czyli tą knajpkę. Kurde, te rzucanie się normalnie pod koła, to jest dla... No jak? Jak mi strzelił w pysk? Dammit. To jest... Ja po prostu za bardzo się czasami jaram i chcę za szybko to zrobić, no. A tak nie może być, no. Na szybko to wiecie, co można robić, no. Fuck. I znowu jestem w dupie w sumie. Boże. Spróbuję, postaram się zrobić to jeszcze to jedno i przy okazji przydałoby się kupić coś na leczenie. Bo ja naprawdę na samym początku zawsze do każdej akcji się kurczę w jakimś tam stopniu przygotowywałem. Apteczka, amunicja. A teraz najlepsze jest, wiecie co, że ja dzwoniłem po tego gościa z zaopatrzeniem, nie? Ja dzwoniłem po niego. Była kwestia tego typu, że kupiłem i amunicję. Tylko właśnie. Pozostało na amunicji. Dobra, amunicja max i teraz zaopatrzenie. Ulepszenia Lincolna. Tylko to mam. Siedem granatów. Dobra. Granaty i tak najbardziej zużywam. Może... Wiecie co? Może wam powiem, że to jest kwestia tego, że delikatnie znudziłem się tym? I może to trochę takie na odpierdziel? Ale nadal mi się chce... Nadal mi się chce w to grać. No i miałem... Standardowo tydzień przerwy od grania, nie? Nie wiem.
No dobra, nie będziemy się takimi pierdołami zajmować. Idziemy, przynajmniej spróbujemy ubić tego gościa. Tutaj jest gość. Niemożliwe. Niemożliwe, że mam gumę. Mam kuloodporne opony. Dobra, ale to chyba nie w tym aucie. Chyba nie w tym aucie. Dobra, dojadę na samej tej. Peldze. Nie ma problemu. Chyba, że nie dojadę, to zginę, no proste. Te albo we w te. Tu w lewo informator. Dobra, gicio. To jak twojej mamy, to tym bardziej mnie to nie interesuje. Dawaj, gościu. Nie wiem, czy nie lepiej jest po prostu się zatrzymać i go dorwać gdzieś daleko stąd. Wróć do Jackie Grimwaldi. No i teoretycznie możemy już tutaj podejść, tak? Ale zostało do zniszczenia 74 tysiące. To po co ja mam, kurde, tu iść? To nie lepiej by było, żebym ja właśnie tutaj to poobijał? Ile mamy? 33. No pojedziemy jeszcze w tamtym kierunku. Ten obóz zniszczymy. Boże, ja cholera pieniędzy nie biorę stamtąd, to tam jakieś są pieniądze? Nie, wydaje mi się chyba, że nie. Zaraz sprawdzimy na tym obozie. Ja zakładam, że ja od tej Jackie dostanę jakąś taką informację, która pozwoli mi na skierowanie mnie stricte na... Czekaj, tędy sobie pojedziemy. Stricte na jakieś takie auta, powiedzmy. Które są mega dla nas istotne. No i dobra, i co? Już to rozwaliłem. No już to rozwaliłem. I co dalej w związku z tym? Kurde. Został ten wujaszek ten. Wujaszek Andrew. Coś albo
albo niepotrzebnie tylko zabijam ludzi i naprawdę gdzieś tam były pieniążki do zebrania, albo szykuje się coś grubszego. Dzięki temu, co powiedział ten informator. Ile mamy? 35. Dobra, jeszcze te jednego gościa postaram się dobić. Nie wiem, co się stało przed chwilą. Dobra. No zobaczmy, czy tu będą jakieś pieniądze. Pieniądze, pieniądze. Tutaj nie. Wujaszek Andrew w sumie. Nie, no nie ma żadnych pieniędzy. Także co ja tutaj zrobię? Nic tutaj nie zrobię. Czyli został ten wujaszek Tadeusz. Wujaszek w ogóle, jak to brzmi. Nie mamy pomysłu w ogóle, jak się będziemy nazywać. Będziemy mafią, musimy mieć jakieś niki, które będą siały postrach wśród naszych wrogów. Także ja proponuję, że będziemy mieli ksywkę wujaszek. Wujaszek. Nie ma nic straszniejszego niż wujaszek albo ciocia. Wyobrażacie sobie? Naszym znakiem szczególnym będzie lizanie kciuka, ślinienie kciuka i... Gościu! Lizanie, znaczy ten... poślinienie kciuka i pocieranie nim policzków naszych wrogów. Tak, tak sobie... Tak sobie to wymarzyłem. Okej, hop. Biznes 7,5. No dobra, zostało do zniszczenia 55 koła. Czyli jest to nagroda. Dobra, pogadajmy z tą Jackie. Ale nie, no z Jackie to będzie wiadomo jaka rozmowa. Albo wiecie co? Dobra, ja sobie jeszcze zrobię te pierdółki małe. Ja sobie porobię te pierdółki małe i to. I najwyżej, tylko że to oczywiście poza kamerami, nie? I później jak już rozpoczniemy, jak już rozpoczniemy kolejny odcinek, to w tym momencie zostanie nam tylko i wyłącznie powrócić do tutaj Jackie Grimaldi. Także mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz i widzimy się w następnym odcinku. Pozdro, Cheveral. Hej, hej.